specjalny dzień. Jest to inauguracja 16 tygodnia Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. I na tą okazję zaprosiliśmy specjalnych gości. A będą nimi pan Łukasz Jaźwiec, przewodniczący Komisji Kultury. Oraz Halo Grupa pod kierownictwem pani Urszuli Frąszczak-Matyjewicz z Centrum Integracji Kulturalnej w Bolesławcu. Zapraszamy. I pierwszy środowiskowy dom samopomocy pod kierownictwem pani Ewy Leszcz. Zapraszamy. Zawsze jest zamknięty. Lecz przez okno wystawowe widać różne dziwne sprzęty. Różne części metalowe, tajemnicze instrumenty, automaty, lalki, skrzynki, nakręcane katarynki, śpiewające psy i świnki. Drzwi rozwarły się z hałasem. I ze sklepu na ulicę, w noc, jesienną nawałnicę, wybiegł z chrzęstem wież stalowy. Jeż przed chwilą nasłuchiwał, coś wspominał, coś przeżywał. Spojrzał w noc październikową i zacisnął pięść stalową. W krąg ulica była pusta. Mrok narastał, wiatr nie ustał, deszcz jesienny w szyby chlustał. Wrzas od wschodu jaśniał złudnie, a jeż zdążał na południe. Stanął właśnie na polanie. Gdy znienacka, niespodzianie ujrzał tam, gdzie rzędnie gnija czarodzieja Babuleja. Jak Babulej. Hej, rycerzu, hej, stalowy dzielny jeżu, jaka moc, jaka władza do tej kniei cię sprowadza? Czy przybywasz do mnie w gości? Czy chcesz zabrać moje włości? Czy też cel masz niedościgły, aby we mnie wbić swe igły? Jeż zawołał. Dobrodzieju, czarodzieju, babuleju, od przyłbicy aż po pięty, jam stalowy jeż, zaklęty przez magika mechanika. I wprost żałość mnie przenika, kiedy patrzę na mą zbroję, na stalowe igły moje. Twoja mądrość jest bez miary. Powiedz, jak mam rzucić czary? Z tej krynicy wody ulej. Kiedy nią przemyjesz oczy, wnet przed tobą się roztoczy gładka droga. Idź nią żwawo, byle w prawo, zawsze w prawo. Gdy dotrzymasz tego święcie, spadnie z ciebie złe zaklęcie. Mgła jak zwykle drogi szczegła, droga prawą stronę biegła. A gdy świt był niedaleko, stanął jeż nad wielką rzeką. On szedł w prawo, ciągle w prawo. Gardził złotem, gardził strawą. Szedł bez przerwy, aż do zmroku, nie zwalniając nawet kroku. Ani nie jadł, ani nie pił. Tylko chłodem się pokrzepił. Kiedy tak przez piachy kroczył, z pochwy naraz miecz wyskoczył. I pofrunął w dal łoskotem. Tarcza za nim ślad, a potem... Halabarda, mknąc przed siebie, znikła szybko w nocnym niebie. Stal unosi i porywa. Leciał jeż jak srebrna kula. Brzęczał tak jak pszczoła z ula. Szedł 5 godzin. Aż po świcie wreszcie znalazł się na szczycie. O Boże, za ta świeża zdjęła czary złe zwierzęta. Złoto spadło zeń, okowy władcy góry magnesowej nie zdołały już się ostać i młodzieńca piękna postać przed dziewczyną kornie stała. A dziewczyna promieniała. Białe ręce wyciągała. Świat spowiła mgła różowa.
W mgle tej góra magnesowa rozpłynęła się, przepadła. Tak, jak nikto złe widziadła. A mnie zakuły w stal okrutną postać jeża, który nie wie, dokąd zmierza. Porzuć troskę nadaremną, rzekł złotowy. Zostań ze mną. Mowie serca chciej uwierzyć, pragnę z tobą życie przeżyć. Będziesz dobrą moją żoną, szanowaną i wielbioną. Mieszkać będziesz w tych ogrodach, wchodzić będziesz po tych schodach. Siedzieć będziesz na tym tronie, jak przystało mojej żonie. Klementyna się zgodziła. Była dobra, była miła. Z mężem dużo lat przeżyła. Wielkim szczęściu i bez baśni. I to właśnie koniec baśni. Dziękujemy bardzo.